Dzień dobry Państwu. Przed nami kolejny wykład poświęcony performansom plastycznym Władysława Hasiora. Dziś chciałabym opowiedzieć o niezwykle istotnych wątkach ekologicznych w twórczości artysty, widocznych przede wszystkim w jego realizacjach plenerowych. Refleksja przez lata budowana przez artystę na temat relacji człowieka i natury znalazła swój wyraz w manifeście Hasiora sformułowanym w latach 80., manifeście społeczno-artystycznym, alarmie ekologicznym Władysława Hasiora. I o tym właśnie między innymi dziś będzie mowa. Serdecznie zapraszam. Refleksja na temat relacji człowieka i natury była właściwie obecna w sztuce Władysława Hasiora niemal od zawsze. Miejsce, w którym żył i tworzył, no, nie licząc licznych podróży i projektów zagranicznych, odegrało bez wątpienia istotną rolę w kształtowaniu się stosunku artysty do krajobrazu naturalnego, przyrody, jej rytmu oraz jej rozmaitych odsłon. W 1946 roku wyjechałem z Nowego Sącza do szkoły w Zakopanem. Ja wtedy nie przypuszczałem, że zostanę tu na zawsze, ze świadomością, że jestem w najlepszym punkcie świata, opowiadał Hasior. Górski pejzaż Podhala stanowi dosłowne i metaforyczne tło dla wielu prac artysty, szczególnie zaś dla jego realizacji plenerowych, pomników i akcji efemerycznych. Jedną z nich widzimy na zdjęciu. To właśnie w tych działaniach zakopiańskiego twórcy najpełniej bodaj objawia się próba wprzęgnięcia natury w proces formowania dzieła, a także wyrażenia jej pełnej napięć i dramatyzmu relacji z człowiekiem. Proces ten odbywał się początkowo intuicyjnie, stanowiąc wyraz poszukiwania nowych środków ekspresji, sugestywnych wrażeń plastycznych, a przede wszystkim uniwersalnych symboli. Te ostatnie Hasior odnajduje w żywiołach. Ogień, woda, powietrze i ziemia stały się nie tylko chętnie eksploatowanymi materiałami, ale też podstawowymi wyróżnikami twórczości artysty, decydującymi zarówno o szczególnej metaforyce, jak i widowiskowości jego prac. Wykorzystywanie żywiołów jako pełnych wewnętrznej dramaturgii tworzyw, aranżowanie efemerycznych widowisk plenerowych, budowanie grających, uruchamianych przez siły natury pomników, czy wreszcie dokumentowanie w notatniku fotograficznym stanu przyrody i jej zaskakującej autoekspresji. Wszystkie te działania stanowiły swoisty wstęp do sformułowanego w latach 80. tak zwanego alarmu ekologicznego. Jak wspomniałam, artystyczno-społecznego manifestu Hasiora. To właśnie w alarmie ekologicznym i performansach wykonywanych pod tym szyldem wyraziste ujście znajduje rozwijająca się przez lata refleksja na temat relacji człowieka i natury. Refleksja, wokół której buduje Hasior swoisty język pojęć, znaków i metod niewerbalnej komunikacji z widzem. Istotny moment dla formułowania się tego języka stanowią pierwsze realizacje pomnikowe. W 1964 roku ma miejsce odsłonięcie pomnika pamięci rozstrzelanych partyzantów w Kuźnicach, znanego również jako Prometeusz Rozstrzelany. W uroczystości tej wzięło udział ponad 6 tysięcy osób. Monument został usytuowany u podnóża gór, przy drodze prowadzącej do Kuźnic. Był to pierwszy samodzielny pomnik artysty, wcześniejszy poświęcony ratownikom górskim zrealizował Hasior wraz z uczniami szkoły Kenara w 1959 roku. Po raz pierwszy twórca miał również okazję zrealizować wizję pomnika, którego relacja z krajobrazem naturalnym jest nie tylko w pełni symbiotyczna, ale także performatywna. W zamierzeniu tym nie chodziło bowiem o standardowe wpisanie realizacji rzeźbiarskiej w szczególną topografię miejsca, lecz przede wszystkim o zaproponowanie monumentu wchodzącego w żywą interakcję z pejzażem. Hasior starał się ją wywołać za pomocą ingerencji
ingerencji żywiołów, wody, ognia i powietrza. Przez bryłę pomnika przepływa źródło, czyniąc z tego kamienia część krajobrazu, a postrzępione, opalone skrzydło z blachy poddaje się wiatrom jako instrument żałobny, opisywała monument Hanna Kirchner. W rozszarpanej piersi Prometeusza płonął ogień, co w symboliczny sposób przypominało o tragedii rozstrzelanych. Krajobraz otaczający pomnik nie był zresztą semantycznie neutralny. Jako miejsce egzekucji górski pejzaż nabierał dodatkowego, agresywnego, jak pisał Andrzej Banach, znaczenia, któremu to znaczeniu Hasior nie zamierzał się przeciwstawiać. W uzasadnieniu swego projektu pisał tak. Usytuowanie pomnika na polanie przy drodze do Kuźnic jest podyktowane historycznością miejsca, gdzie w czasie okupacji rozstrzelano partyzantów. Usytuowanie to jest również prawidłowym rozwiązaniem formalnym z punktu widzenia sztuki organizowania pejzażu elementem rzeźbiarskim. Problem ten został rozwiązany na zasadzie kontrastu, stworzonego przez pionowy prostokąt masy pomnika wobec otaczających polanę smerków. I to widać na przedstawionym zdjęciu. Dramatyczną, rozszarpaną figurę Prometeusza artysta poddał działaniu sił natury, pozwalając, by wraz z nieruchomą, kamienną bryłą przypominały one o krwawym momencie w dziejach tego miejsca. Koncepcja pomnika w Kuźnicach zmieniała się kilkakrotnie, co relacjonuje dość szczegółowo Banach. Zacytuję. Po uprzednich doświadczeniach, otóż Hasior nie był zadowolony z tych pierwszych wersji projektu, artysta postanowił rozpocząć pracę rzeźbienia nie od postaci samej, ale od miejsca jej przeznaczenia. Oto sylweta pejzażu. Górski las dotyka polany. Obok stoi samotne drzewo, w dali grzbiet góry, łąka, znowu las. Wielkość pomnika nie tylko w fizycznym znaczeniu musiała tu być uzależniona od skali form otaczających i wrażenia, jakie one robią. Te wrażenia, prowokowane przez dramatyczny splot historii i przyrody, staną się punktem wyjścia także dla realizacji pomnika Żelazne Organy, który to pomnik powstał na przełęczy Snoska w Kluszkowcach koło Czorsztyna. Monument, który ze względu na swą inskrypcję, przywoływaną zresztą przeze mnie już wielokrotnie w poprzednich wykładach, przysporzył artyście wiele kłopotów, stanowił niewątpliwie jeden z najoryginalniejszych pomysłów Hasiora na pomnik performatywny. Po pierwsze grający za pomocą umieszczonych w konstrukcji monumentu fletów uruchamianych siłą wiatru. Po drugie płonący, wskrzeszając tym samym pamięć o walczących na Podhalu oddziałach Józefa Ognia Kurasia. Po trzecie, mający za właściwe tło jedynie niebo i górskie szczyty. Hasior pragnął stworzyć monument wchodzący w symbiotyczną relację z pejzażem, przy jak najmniejszej ingerencji w naturalne środowisko. Przyroda wokół pomnika miała pozostać nienaruszona. I zobaczmy fragment filmu Grzegorza Dubowskiego, w którym widać pomnik i ten otaczający go pejzaż. Pomnik rzeczywiście ma szansę fizycznie być inny. Potrzeba nie tyle pieniędzy i nie tyle nowego materiału, ile potrzebą jest również ze strony fundatorów pomnika to, co nazywamy instynktem twórczym, że i fundatorzy mieliby odwagę zaryzykować, a nie przystępować do oceny pomnika zawsze w stanie paraliżu wyobraźni. Moje doświadczenia przy budowie pomnika w Czorsztynie, którego kulminacyjnym momentem i ekspresją miał być dźwięk, było uzasadnione tym, że w obowiązującej wiedzy o sztuce stawiania pomników jest się zobowiązanym pomnik wkomponować w krajobraz miejski lub naturalny. I ten problem wkomponowania nie powinien dotyczyć tylko formy mojego projektu pomnika do form istniejących w terenie, ale powinien być wkomponowany w te elementy, jakie istnieją w krajobrazie, a nie oddziaływują na nasz zmysł wzroku, tylko na przykład na zmysł słuchu również. To z kolei pociągnęło konieczność stwarzania kształtu pomnika w materiale plastycznym, plastyczniejszym niż kamień, właśnie w żelazie. Bo z żelaza można było zbudować strukturę, w której byłyby umieszczone elementy dźwiękowe w sposób bardziej logiczny.
W uzasadnieniu swego projektu artysta przedstawił bardzo szczegółowy opis lokalizacji monumentu, zwracając uwagę na ukształtowanie terenu, jego ekosystem, a także wewnętrzną dynamikę. Podhalański krajobraz traktowany jest tutaj nie tylko jako tło. Miał on wyznaczać perspektywę oglądu, a także warunkować sposób funkcjonowania monumentu. I zacytuję istotny według mnie fragment uzasadnienia projektu Hasiora. Obecny bieg szosy stwarza możliwość obserwacji tego miejsca z trzech stron. W przyszłości, gdy będzie się dojeżdżać nową szosą od strony Nowego Targu do pomnika, z odległości maksimum 1 kilometra ukaże się jego sylweta na tle nieba. Widok ten będzie przerwany w momencie, gdy podejdziemy pod front pomnika, gdyż wtedy w jego tle zarysuje się sylweta Góry Snoskiej. Jadąc dalej, w kierunku do Krościenka, pomnik znowu całą sylwetą przesunie się na tło nieba. Natomiast gdy się stanie na szczycie pagórka, uderza ogromna rozległość krajobrazu, ciągnącego się od zarysu Babiej Góry poprzez sylwetę Tatr, które kończą się łagodnymi, zalesionymi górami biegnącymi na wschód. Na pierwszym planie natomiast leży cała Kotlina Nowotarska, w przyszłości wypełniona lustrem jeziora. Ostro wykończona żelazna konstrukcja monumentu miała kontrastować z łagodnym, spokojnym krajobrazem, a jednocześnie wydobywać jego walory plastyczne. Pomnik Hasiora interweniuje w pejzaż wielkimi muzycznymi rzeźbami z metalu, reagującymi na podmuch wiatru. Tak pisała o żelaznych organach Anda Rotenberg. Mimo doskonale przemyślanego projektu, wykonane w pośpiechu instrumenty zawiodły. Wspominałam o tym już podczas ostatniego wykładu. Pomnik nigdy nie zagrał tak, jak chciał tego sam artysta. Warto w tym miejscu przywołać jednak główne założenia tego audialnego konceptu oraz jego ścisłej zależności od sił natury. I cytuję. Propozycja konstrukcji żelaznej nie wynika wyłącznie ze względów formalnych, ale jest uzasadniona również motywami ideowo-poetyckimi, gdyż stanowi ona w całości instrument, tak pisał Hasior. Instrument, na którym zespół fletów wystawionych w różnych kierunkach będzie łapał wiatr, co stworzy dźwięk urozmaicony dzwonkami i jednym wielkim gongiem. Wydawane przez pomnik dźwięki przewiduje się ukształtować w niskiej tonacji, której natężenie będzie modelowane siłą wiatru. Oto fragment z uzasadnienia projektu pomnika. Dźwięki dzwonków góralskich zawieszonych w bocznych częściach górnej konstrukcji miały z kolei w bezpośredni sposób nawiązywać do lokalnego folkloru, kultury pasterstwa, do dziś uprawianej na terenach wokół pomnika. Ponadto pragnął Hasior, aby stojący na bezludnym pagórku monument, cytuję, sam do siebie przywoływał, korespondując jednocześnie z odgłosami przyrody. W powszechnej recepcji żelaznych organów koncentrowano się albo na oryginalnych walorach estetycznych rzeźby, albo też na jej negatywnym politycznym wydźwięku. Należy jednak podkreślić, że Hasior, tworząc swój monument w Kluszkowcach, miał nie tylko dużą świadomość ukształtowania terenu, ale także problemów ekologicznych okolicy, w której powstaje pomnik. Znam historię jeziora w Czorsztynie, przecież jestem stąd. I znam boje ideologiczne i fizyczne o to, czy zapora będzie, czy nie, mówił Hasior. Dziś pojawiła się ta szalona idea igrzysk olimpijskich, a ja pamiętam, że podczas mniejszej imprezy prawie 1/3 zieleni wokół Zakopanego znikła pod betonem i asfaltem. To jest cena. Ideę pomnika, który gra z wiatrem, można odczytywać w tym kontekście jako symboliczną próbę wsłuchania się w rytm przyrody, przypominania o jej nadrzędnej funkcji wbrew antropocentrycznym dążeniom cywilizacji. Żywioły, za pomocą których Hasior uruchamia zbiorową wyobraźnię, nadają jego realizacjom plenerową charakter totalny i teatralny, co objawia się zwykle najdobitniej podczas uroczystości ich odsłonięcia. Uroczystości, które przekształcają się w performanse o rozbudowanej dramaturgii i ściśle określonym przebiegu. Tę skłonność Hasiora do teatralizacji żywiołów, o tym opowiadałam dużo podczas ostatniego wykładu, oraz nadawania zdarzeniom plastycznym charakteru performatywnego, trafnie opisała Hanna Kirchner, widząc w realizacjach plenerowych artysty tęsknotę za zbiorowym wzruszeniem, a także ceremonialnym i jednoczącym uczestnictwem.
i zacytuję jej słowa. W jakiejś godzinie pracy myśli i wyobraźni wyłoniła się z tych okrutnych i gniewnych manifestacji, tutaj mowa o wcześniejszych pracach artysty, tęsknota do monumentu. Związać te kameralne misteria z krajobrazem, zastąpić odbiorcy drogę nie tylko w bardziej ekskluzywnych siłą rzeczy salach wystawowych, organizować gromadne wzruszenia, utworzyć miejsca pielgrzymek. Jest to logiczny rozwój sztuki Hasiora. Warto dodać, że tym krajobrazem tutaj wspomnianym jest najczęściej środowisko naturalne, otwarta i nieokiełznana przestrzeń, często jednak naznaczona ludzkim cierpieniem. Wykorzystanie żywiołu w realizacjach plenerowych Hasiora pełni jeszcze jedną istotną funkcję. Przypominają one o tym, że natura jest niemym świadkiem wszystkich poczynań człowieka. Ta konstatacja powraca nieustannie w kolejnych projektach rzeźb i pomników, szczególnie zaś tych, które tworzy Hasior metodą wyrywania z ziemi, czy też, jak sam to określa, ekshumowania. Technikę tę opisywałam szczegółowo podczas poprzednich wykładów. Tutaj przywołam tylko znaczący komentarz samego Hasiora. Ekspresja kształtu rzeźbiarskiego wyciągniętego z ziemi zawsze gwarantuje niespodziankę twórczą. To jest jak zdumienie na widok drzewa wydartego z korzeniami z gleby. Ujawnia się energia biologicznej formy o zaskakujących kształtach. Przewrócone przez wichurę drzewa w pejzażu tatrzańskim były zresztą pierwszą inspiracją dla nowej metody rzeźbienia. Druga, silniejsza i stanowiąca prawdopodobnie bezpośredni bodziec, to puste grobowce człowiekokształtne, które artysta miał okazję oglądać na cmentarzu w Prowansji oraz pod murami klasztoru w Irlandii. Jedną z najbardziej widowiskowych i przejmujących realizacji rzeźbiarskich wykonanych właśnie tą techniką wydaje się Golgota, którą zakopiański twórca prezentuje podczas pierwszego międzynarodowego biennale rzeźby plenerowej w Montevideo w 1969 roku i zwycięża w organizowanym tam konkursie. Kompozycyjnie Golgota nawiązywała do projektu pomnika rozstrzelanym zakładnikom w Nowym Sączu, który choć ostatecznie nie stanął w miejscu przeznaczenia, prezentowany był w postaci rozmaitych wariacji w wielu miejscach świata. Poza Montevideo także przez gmachem Moderna Museet w Sztokholmie, przed pawilonem polskim na Biennale Sztuki w Wenecji, przed budynkiem Muzeum Architektury we Wrocławiu, czy wreszcie w parku Muzeum Sztuki Nowoczesnej Louisiana pod Kopenhagą. We wszystkich tych realizacjach ziemia pojawia się jako kolejny tuż obok ognia i wody żywioł pozwalający na wydobycie szczególnej ekspresji eksponatu, która uruchamiać miała serię nieoczekiwanych, często ambiwalentnych skojarzeń. Płonące, człekokształtne cementy Hasiora za każdym razem wzbudzały szereg emocji i asocjacji. Od tych najbardziej uniwersalnych, związanych z symboliką żywiołów i kształtem rzeźb, po te bardziej konkretne, odzwierciedlające specyfikę i historię miejsca, w którym się znalazły. W przypadku Golgoty z Montevideo kompozycja siedmiu ekshumowanych i podpalonych przez samego artystę rzeźb nabierała szczególnego znaczenia. Z jednej strony poprzez swój tytuł odwoływała się do ogólnej idei męczeństwa, ofiarnictwa, z drugiej zaś owe figury płonące pośród wysokich drzew eukaliptusowych i wznoszące się w niebo w lamentacyjnym geście, jak zauważała Hanna Kirchner, zawierały w sobie także sugestie zgwałconej natury. Słowa autorki. Był to zatem swoisty alert, który w latach późniejszych przekształci się w konkretny manifest artystyczny. Zarówno w przypadku Golgoty, jak również innych realizacji powstałych tą metodą, szczególnie istotny wydaje się związek między rzeźbą a glebą. Jak mówił Hasior, to ziemia rodzi rzeźbę. Bardzo istotnym i pomocnym źródłem inspiracji jest tak zwana natura, przyroda, mówił artysta. Patrząc na zjawiska przyrody mnie otaczające, nie podpatruję jej kształtów, kolorów, podpatruję dramat istniejący w przyrodzie.
to słowa Hasiora. Cykl płonących rzeźb, takich jak rozstrzelanym zakładnikom, Golgota czy płonąca Pieta, którą widzicie Państwo na zdjęciu, o której też Hanna Kirchner pisała, że w pogodny pejzaż Luizjany wnosiła ona gwałtowny akcent trwogi, cierpienia i gniewu. Wszystkie te rzeźby opierały się w istocie na próbie odtworzenia dramatyzmu określonych zjawisk przyrody, a także pełnej napięcia relacji między naturą a człowiekiem. I w ten sam nurt wpisuje się realizacja o imponujących rozmiarach, czyli Słoneczny Rydwan. Kompozycja rzeźbiarska składająca się z 6 skrzydlatych koni zdobiąca wzgórze w szwedzkim portowym miasteczku Södertälje. Hasior od początku starał się maksymalnie powiązać swą rzeźbę z naturalnym środowiskiem, w którym miała ona stanąć. Ukształtowanie terenu, jego historia i specyfika zadecydowały o koncepcji i ostatecznym kształcie Słonecznego Rydwanu. Temat, który zaproponował artysta, nawiązywał do mitologii greckiej, ale także kultury ludowej Szwecji. Był to motyw Pegaza. Drugą istotną inspiracją były stare rysunki wikingów, których pozostałości Hasior zaobserwował na głazach skalnych w Szwecji. I nawiązaniem do nich są właśnie wykonane przez artystę uzupełnienia figur rzeźbiarskich, rydwan słoneczny narysowany linią białego cementu na zboczu wzgórza oraz czerwone betonowe słońce. Tym, co wyróżniało Słoneczny Rydwan pośród innych okolicznych rzeźb, był fakt, że został odlany w ziemi, na której następnie stanął. Zwiększało to emocjonalny stosunek mieszkańców miasta do tej kompozycji. Nic zatem dziwnego, że wzgórze, na którym stanął Rydwan, stało się miejscem świętojańskich obrzędów związanych ze szwedzkim świętem. Według pradawnych wierzeń uaktywniały się wówczas nadprzyrodzone siły przyrody. Rosa, kwiaty, woda źródlana, jeziora, wzgórza i lasy zyskiwały szczególną moc właśnie w noc świętojańską. Podczas takiej nocy wikingowie hasali radośnie na koniach i ja te konie Szwedom zrobiłem, metodą rzeźbienia w ziemi, mówił artysta. Warto dodać, że samo odsłonięcie Rydwanu w 1973 roku opisywał Hasior jako festyn ludowy. Uroczystość przypominającą o tożsamości tego miejsca nie tylko w kontekście historycznym, ale też przyrodniczo-środowiskowym. Podziw dla zjawisk przyrodniczych, a także pokorę wobec ich siły dostrzegał Hasior często w sztuce ludowej, czy też jak sam ją określał, sztuce plebejskiej, wyrastającej z głębokiej wewnętrznej potrzeby, bez umotywowania racjonalnego, to słowa artysty. I właśnie artystom reprezentującym taki typ swobodnego, nieskrępowanego działania twórczego był Stefek, bohater filmu Wezwanie Wojciecha Solarza, który to film Hasior wzbogacił swoimi rzeźbami. Obiekty wykonane przez Stefka Hasiora zmieniają się wraz z rozwojem akcji filmu. Początkowe są to proste, drewniane ptaki, z czasem przybierają zaś formę hasiorowych strachów, stworzonych z materiałów, które bohater znajduje w rodzinnym gospodarstwie. Stare grabie, widły, deski, siano, podobnie jak zużyte przedmioty w asamblażach Hasiora, układają się w pełne emocjonalnego wyrazu kilkumetrowe kompozycje, które w kulminacyjnej scenie filmu płoną. Trawione przez ogień rzeźby wtapiają się w krajobraz otaczający Stefka. Rozległe pola, łąki, bagna, mieniące się kolorami niebo. I jednocześnie zapowiadają nadchodzącą katastrofę, czyli śmierć wrażliwego, traktowanego z pobłażliwością zahukanego rzeźbiarza amatora. W filmie Solarza natura ujawnia swą potężną, nieprzeniknioną siłę. Stefek od początku wydaje się przynależeć do jej porządku. Głosy, które słyszy, które każą mu tworzyć, to głosy przyrody. Ostatecznie to one doprowadzają do tragicznej śmierci bohatera. Stefek tonie, wciągnięty przez bagno. Wspomnianą przeze mnie kulminacyjną scenę Wezwania można potraktować jako swoisty performance Hasiora, zaaranżowany w obrębie większej całości filmowej.
Rozpoznaje się tutaj nie tylko charakterystyczne dla artysty środki wyrazu, ogień, symboliczne figury strachów, demonów i dramatyzm, ale również coś złowieszczego. Otóż rzeźby płonące na rozległych łąkach interpretować można jako manifestacyjne wołanie przyrody, przestrogę przed dalszymi przeobrażeniami naturalnego krajobrazu. Innym źródłem inspiracji, które ujawniło się w performatywnych praktykach Hasiora, są tradycyjne święta ludowe, zsynchronizowane z rytmem natury. Hasior chętnie włączał się w artystyczne działania lokalnych społeczności, szczególnie zaś te działania, których tradycja ściśle związana była z określonym pejzażem, wyrastała z szacunku dla przyrody oraz tego, co oferuje ona człowiekowi. I w 1973 roku artysta wziął udział w obchodach Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku, corocznej imprezie lokalnej z iście ekologicznym rodowodem. Łącko wabi nie tylko widokiem kwitnących sadów, ale i grzeszną legendą. Można przeczytać na stronie internetowej gminy. Pewien bardzo mądry tutejszy proboszcz kazał przed laty swym parafianom, by zamiast klepania zdrowasiek sadzili za każdy grzech po jednej jabłonce. Dziś w Łącku kwitnie co roku kilka tysięcy drzewek, co łąckowianie celebrują podczas swego dorocznego święta. W 1973 roku, jak wspomniałam, Hasior został zaproszony do udziału w tej uroczystości, którą uświetnił widowiskowym, wyreżyserowanym przez siebie pochodem sztandarów. Barwna procesja skupiająca lokalną społeczność w tradycyjnych, regionalnych strojach wyruszyła z łąckiego rynku w kierunku amfiteatru na Górze Jeżowej. Podniesione sztandary stanowiły oczywiście przewodnie ogniwo tego korowodu. Nieśli je miejscowi strażacy oraz sam Hasior, wszyscy oczywiście w galowych mundurach. W jednym z artykułów relacjonujących przebieg tego wydarzenia można przeczytać. Wrażenie było kolosalne. Hasiorowa procesja wtapiała się znakomicie w klimat ludowego festynu. Trudno sobie wyobrazić lepszą scenografię występów regionalnych i trudno o lepsze tło dla sztandarów, niźli urok nowosądeckiego pejzażu. Drzewa, łąka z mleczami, szaro-brunatna ziemia. Jak wiele poezji zawiera ten pomysł. Tak pisała o procesji Zofia Raducka. Całe zdarzenie udokumentowane zostało w filmie Wernisaż wśród jabłoni Grzegorza Dubowskiego, w filmie ukazującym kwitnące drzewa i przyrodę Łącka, uroczystą procesję, występy regionalnych zespołów muzyczno-tanecznych w amfiteatrze i wreszcie niezwykłej urody zejście sztandarów ku dolinie. I to zejście właśnie za chwilkę zobaczymy. To właśnie te ostatnie kadry filmu przypominają o nadrzędnej idei widowiska Hasiora. Była nią próba znalezienia nowej przestrzeni dla sztandarów, ukazania ich między niebem a ziemią. To słowa Hasiora. Ekspozycja sztandarów w środowisku naturalnym pośród polnej łąki i górskich szczytów okazała się zjawiskiem interesującym nie tylko pod względem estetycznym, ale także semantycznym. W relacji Wiktora Osiatyńskiego czytamy: zdjęli sztandary z estrady i ta
przestała istnieć i zaczęli ludzie opuszczać amfiteatr i schodzić w dolinę, by patrzeć na góry, po których Hasior wraz ze swą kompanią strażaków nosił sztandary niczym jaką świętość. A dla tych, którzy na to urzeczeni patrzyli, nie było to już żadne świętokradztwo, tylko uświęcenie sztuki. Do gminy Łącko artysta powróci w 1987 roku z okazji wystawy Totemów i Strachów w Wiejskiej Galerii Sztuki w Jazowsku. Artysta przyjechał do Jazowska na zaproszenie Kazimiery i Stanisława Dudów, pasjonatów prowadzących galerię sztuki we własnym domu. Wernisaż ten miał charakter szczególny, bowiem artysta poprosił, aby wystawę jego prac połączyć z prezentacją twórczości lokalnych artystów amatorów. W ten sposób Totemy i Strachy stały się wydarzeniem angażującym mieszkańców i bezpośrednio związanym z ich codziennym krajobrazem. W tym miejscu powstała szansa naturalnej konfrontacji z twórcami niewiedzącymi, że stworzyli inspirację mojej sztuki. Moje kompozycje wywodzą się z impulsów, które pokazali, mówił artysta w relacji dla Echa Krakowa. Hasior postanowił zresztą wejść w bezpośrednią interakcję z jazowskim pejzażem. Część swoich rzeźb i asamblaży zaprezentował w plenerze, który to pokaz przyciągnął zarówno lokalną publiczność, jak i rzesze fotoreporterów. Zdjęcia z notatnika fotograficznego to jedno z nich oraz reportaże prasowe przedstawiają stojące w polu płonące obiekty znane z zakopiańskiej galerii artysty, takie jak Kuba, Ramzes czy Płomienny Słowik. Wyniesienie totemów w plener w pewnym sensie zwiększyło ich symboliczne moce, a z pewnością poszerzyło zakres semantyczny. Pod koniec lat 80. Hasior organizuje w Zakopanem akcję efemeryczną zatytułowaną Koła Solarne. Często określana jest ona również jako Święto Wiosny. Rejestracja tego performansu włączona została następnie do filmu dokumentalnego Zawód Artysta, zrealizowanego w cyklu telewizyjnym Rozmowy o Kulturze. W filmie tym w sposób poetycki zestawiono ją z fragmentami książki Ernesto Sabato, Abaddon, Anioł Zagłady, poezją i wypowiedziami samego Hasiora na temat sztuki. Wszystkie te fragmenty deklamują w pracowni Hasiora Jerzy Trela, Jerzy Bińczycki, Ewa Telega i Zbigniew Bielski. Sama akcja podpalenia kół solarnych nie doczekała się żadnych opisów i relacji świadków. Był to performans dokamerowy, zrealizowany u podnóża szczytu Nosal w Zakopanem. Hasior określał ją jako swój najbardziej udany występek plenerowy i warto zacytować słowa artysty. Od dawna nosiłem w sobie pomysł, aby wskrzesić jeden z prasłowiańskich obyczajów, a mianowicie zapalenie kół solarnych. Było to praktykowane przez wiele ludów przedchrześcijańskich. Dziś pozostało jedynie jako tradycja obchodzenia nocy świętojańskiej, życzliwie podpatrzona przez naszą religię. Dawniej u nas, w tę najkrótszą noc, na pagórkach, na szczytach większych gór paliło się wielkie ogniska. A gdzie indziej z wysokiej polany staczało się w dół koła owinięte kwiatami. Te koła płonęły i w tamtych mrocznych czasach musiały wpaść do rzeki, stawu albo jeziora, by przekazać wodzie swoją żarliwość. Woda zabierała tę energię ognistą do morza i parując oddawała ją słońcu. Niestety na końcu mojej polany nie było wody. Musiałem tam postawić gromadę chochołów. Nazwałem je złymi duchami. Zagrażały one uprawom rolnym. Cała akcja podpalenia kół solarnych była od początku do końca zaplanowana i wyreżyserowana przez samego Hasiora. W performansie tym brały udział krakowskie aktorki oraz jeden aktor, Zbigniew Bielski, o którym już wspominałam, w sumie 10 osób. Ewa Telega, która prowadziła korowód toczących się kół solarnych, wspomina, że do grupy tańczących zupełnie przypadkowo dołączyła również aktorka Alina Janowska, która akurat odbywała prywatne
prywatną wędrówkę na Nosal. Tematyka widowiska nawiązywała do pradawnych wierzeń Słowian i kultu solarnego, o którym wspominał Hasior. Można było także rozpoznać tu pewne nawiązania do pierwszego aktu Święta Wiosny Igora Strawińskiego. Ten osadzony w naturalnej scenerii spektakl rozpoczynał witalny taniec czterech dziewcząt na zboczu góry. Tuż przed nimi znajdowały się duże, zaprojektowane przez Hasiora koła solarne, przystrojone kolorowymi kwiatami z bibuły. Obiekty te niosły z sobą zarówno odwołania do symboliki słowiańskiej, jak również dekoracyjnych motywów ludowych. Solarną ikonografię wykorzystywano też w chrześcijaństwie. Szczególne znaczenie miało tu połączenie krzyża z kołem solarnym. I w widowisku Hasiora wszystkie te motywy splatają się ze sobą, nie pozwalając na podporządkowanie się jednej wyraźnej interpretacji. Taniec dziewcząt ubranych w zwiewne białe szaty przechodził w barwny korowód z toczącymi się kołami. Każda z dziewcząt została wyposażona w lejce, co widać na zdjęciu, za pomocą których mogła prowadzić dwa koła. Ich pochód właściwie w dół górskiego zbocza przypominał beztroskie ludowe zabawy młodych panien, trochę też właśnie wiosenne korowody z baletu Strawińskiego. Sam Hasior określał dziewczęta mianem rusałek. Nieoczekiwanie, może pokażę kolejne zdjęcie, nieoczekiwanie na drodze dziewcząt pojawia się ognista linia. Jej przekroczenie powodowało zapalenie się kół. Dziewczęta pchały je dalej aż do momentu, w którym napotkały kolejną przeszkodę, rozpostarte na palach słomiane kukły. Wówczas aktorki wypuściły koła, a przygotowane chochoły natychmiastowo zajął ogień. Finał tego widowiska stanowił frenetyczny taniec rusałek przy ogniu, który widzimy, a następnie ich ucieczka ku górskim szczytom. W miejscu paleniska pozostały jedynie metalowe korpusy kół oraz szczerniałe krzyże, elementy ukrytej konstrukcji, na której zainstalowane były chochoły. Chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli fragment tego performansu.
Muzyka, która towarzyszy tym obrazom, pojawiła się oczywiście znacznie później jako efekt montażu telewizyjnego, a także próby dostosowania tej akcji do wymogów realizacji telewizyjnej, bowiem było to poetyckie widowisko telewizyjne. Niewątpliwie ta muzyka zmieniła pierwotną wymowę samego performansu Hasiora. W Kołach Solarnych Hasior po raz kolejny operuje semantyką żywiołów, tym razem ognia i ziemi. Bardzo silny wydaje się tutaj wątek pogańskiego rytuału, symbolizującego odradzanie się życia i przyrody. Pradawni Słowianie wierzyli w siły natury, w możliwość ich przebłagania, ale nie okiełznania. Przywołany przez Hasiora obrzęd będący wyrazem kultu słońca przypomina o pierwotnej, nierozerwalnej więzi człowieka z przyrodą. Dla Hasiora natura była nie tylko życiodajną siłą, ale także głównym źródłem twórczych inspiracji. To jej dramat oraz wewnętrzną ekspresję starał się przykładać na dzieła plastyczne. Codzienne wędrówki, spacery z aparatem fotograficznym, za pomocą którego dokumentował najciekawsze zjawiska przyrody, stanowiły swoiste laboratorium jego pracy. Pewien początkowy etap procesu twórczego, polegający na poszukiwaniu analogii między kondycją wybranego ekosystemu, a doświadczeniem ludzkim. Efekty tych poszukiwań utrwalone zostały w notatniku fotograficznym. Tutaj widzicie Państwo slajd pochodzący właśnie z notatnika Cykl drzewa. Notatniku prowadzonym przez Hasiora od połowy lat 60. aż do śmierci w 1999 roku. Ta niezwykła kolekcja fotografii licząca 20 tysięcy diapozytywów stanowiła cenny materiał źródłowy nie tylko dla samego artysty, ale także dla odbiorców jego sztuki. Hasior układał zdjęcia w określone cykle tematyczne, a następnie prezentował je w postaci slajdów podczas licznych spotkań z publicznością, organizowanych najpierw w internacie szkoły plastycznej, a następnie w galerii pracowni przy ulicy Jagiellońskiej w Zakopanem. W latach 1983-1986 fragmenty notatnika fotograficznego publikował artysta także w postaci fotoreportaży w tygodniku Nowa Wieś. Tak to wyglądało. Wiele z cykli notatnika fotograficznego poświęconych zostało zjawiskom natury, jej rytmom i materii. Jako przykłady służyć mogą zestawy o takich tytułach jak drzewa, przyroda, krajobrazy, pejzaże, woda, woda, kamień, skała, menhiry, ziemia, instalacje, korzenioplastyka i inne. Fotografie zebrane w tych zbiorach są wyrazem niezwykłej plastycznej wrażliwości artysty, wyczulenia na otaczający go pejzaż i jego niuanse. W swych dokumentacjach fotograficznych prezentujących różne oblicza przyrody, Hasior starał się uchwycić jej naturalny rytm. Rytm, który stanowić może cenne źródło inspiracji dla kompozycji rzeźbiarskich i architektonicznych, jak twierdził. Prezentację slajdów galerii Hasior określał mianem kina, opatrując je przemyślaną dramaturgicznie narracją oraz odpowiednim zestawem środków budujących kameralną atmosferę spotkania. Przygaszone światło, świece, zapach świeżo parzonej herbaty. Jednym słowem, zamieniały się one w swoisty performance o sugestywnej sile oddziaływania. Film Portret intymny Andrzeja Gebera z 1985 roku dokumentuje jedno z takich spotkań. Hasior opowiada o dramacie drzew, pokazując zebranym widzom wykonane przez siebie zdjęcia. Wśród prezentowanych slajdów są obrazy drzew zniszczonych przez siły natury, ale też i takie, których dewastacja jest efektem działań człowieka. I komentarz artysty do tych fotografii jest znaczący. Na przykład Państwu przygotowałem kilka dokumentów o dramacie drzew. Drzew spostrzeżonych przy drodze moich tras podróżniczych. I okazuje się, że te drzewa są niezwykle ludzkie. To nie jest temat tylko dla interesującej fotografii. To jest właśnie temat, którym niejako personifikuje się ludzki los.
to są właśnie cudowne dokumenty znalezione w naturze, jak życie zostaje być pokonane. A oto jeden z najbardziej mnie osobiście zdumiewających przykładów ekspresji stworzonej przez naturę. Straszliwie silny wiatr dmuchnął i ta dość dużych rozmiarów brzoza została z taką lekkością i tak przekonywująco skręcona. Ja niezwykle żałuję, że nie umiałem dotychczas w swoich rzeźbiarskich usiłowaniach zrobić tak przejmującej, niekosmetycznej, czystej, bardzo uczciwej ekspresji. I właśnie przynajmniej jest taka korzyść z podglądania tych rzeczy w naturze, że widok tych zjawisk uczy nas pokory, leczy z zadufania w zawodzie rzeźbiarskim i wskazuje niejako pułap, co to jest prawdziwa ekspresja. Znalazłem również gdzieś przy polskiej drodze taki pień topoli, który z premedytacją został podpalony dla celów gospodarskiego usunięcia jej z drogi, no bo się przewróciła. Mnie to zabolało, ten widok, jak drzewo zostało pokonane i jak jest likwidowane bezlitośnie. I oto właśnie stąd się urodził mój pomysł zrealizowania gorejącego krzewu. I taka z tego jest puenta. To jest mój krzew gorejący. W dramacie drzew dostrzegał Hasior także dramat ludzki. Nie był zresztą odosobniony w artystycznym rozwijaniu tej analogii. Cytował w tym kontekście słowa innego zakopiańskiego rzeźbiarza, Antoniego Rząsy, zwracając uwagę na ludzki los zapisany w drzewach. Powraca tu echo afirmowanej przez Hasiora sztuki wyrastającej z ducha natury, tak jak historia Stefka z Wezwania, bądź sztuki tworzonej w hołdzie naturze, Pochód sztandarów w Łącku. Pierwszy pokaz gorejącego drzewa został utrwalony w impresji filmowej Jerzego Passendorfera z 1982 roku, w którym to obrazie twórczość Hasiora powiązana została z krajobrazem Zakopanego. Gorejące drzewo stanowiło jedną z wielu płonących rzeźb, jakie artysta zrealizował na potrzeby tego dokumentu. Zarejestrowano wówczas takie akcje efemeryczne jak ostatni koncert, strącenie aniołów, płonące anioły, czy wreszcie fruwające na wietrze sztandary. Wszystkie odbyły się w plenerze w otoczeniu górskich szczytów. Pośród tych realizacji gorejące drzewo stanowi najbardziej wyrazisty przykład manifestacji o charakterze ekologicznym, choć wówczas jeszcze nie odwoływał się Hasior do pojęć z tego zakresu. Chciałabym Państwu pokazać teraz rejestrację tego właśnie performansu.
Akcja Gorejące Drzewo, utrwalona w filmie Passendorfera, rozpoczęła serię performansów mających za zadanie zwrócić uwagę odbiorcy na postępującą degradację środowiska naturalnego oraz wyrazić sprzeciw wobec brutalnej ingerencji człowieka w przyrodę. Symbolika obrazu plastycznego wykreowanego przez Hasiora jest prosta, lecz bardzo sugestywna. Do gałęzi drzewa przymocował artysta fragmenty manekinów, a konkretnie ich górne kończyny, imitujące ludzkie ręce. Po podpaleniu strawiących drzewo płomieni pragną wydostać się ludzkie dłonie, zwrócone do góry w błagalnym geście, rozpaczliwie szukające ratunku. Wcześniejsze realizacje plenerowe artysty sugerowały treści prośrodowiskowe jedynie jako jedną z możliwości interpretacyjnych, wynikających nie tyle z demonstracyjnego charakteru działań artysty, co raczej z szerokiej puli skojarzeń, jakie budzić mogły żywioły oraz usytuowanie przestrzenne poszczególnych realizacji. Gorejące drzewo stanowi natomiast konkretną wypowiedź o charakterze ekokrytycznym, sformułowaną także w postaci manifestu. Manifest ten zostaje wypowiedziany wprost w filmie Alarm ekologiczny Władysława Hasiora w reżyserii Grzegorza Dubowskiego, to film z 1992 roku, oraz spisany zostaje w obszernym wywiadzie udzielonym Dariuszowi Kiełczewskiemu. Znamienne jest to, że w latach 90. Hasior nie posługuje się już tytułem Gorejące drzewo, ale właśnie Alarm ekologiczny w odniesieniu do tego performansu. I chciałabym przytoczyć teraz słowa tego manifestu Hasiora. Drzewa towarzyszą ludziom od początku świata. Historia ludzkości zaczęła się od zrywania owoców z drzewa. Z drzewa robiono pierwsze kołyski, do dnia dzisiejszego z drzewa robi się trumny. Umiejętności ścinania drzew na domy i mosty, papier i spirytus sprawiła ta umiejętność, że nas ludzi jest dzisiaj więcej niż drzew. Drzewa bez ludzi żyły i rosły pięknie. Ludzie bez drzew istnieć nie mogą. Tego faktu nie trzeba tłumaczyć. Przedstawiam Państwu dzisiejszy obraz współistnienia i współzależności drzew od ludzi. Przyłączmy się do alarmu ekologicznego. O tym, jak istotna była to inicjatywa, świadczą liczne powtórzenia performansu. Drzewo Hasiora zapłonęło m.in. podczas wernisażu wspólnej wystawy artysty i Kamila van Bredama w Brukseli w 1989 roku. W relacji prasowej z tego zdarzenia można przeczytać. Przed galerią wystawiono dość duże, uschnięte drzewo z nagimi konarami. Wiele spośród konarów zakończonych było ludzkimi rękami, rozpostartymi w różne strony świata. Całość polano łatwopalnym płynem i podpalono. Efekt okazał się makabryczny. Ręce pod wpływem ognia poruszały się i jakoby ożyły. Poruszały się w konwulsyjnych podrygach śmierci. Wszystkie drzewa podpalane przez Hasiora były martwe, uschnięte. Najczęściej montowano je przy użyciu drewnianych desek w miejscu, w którym miał odbyć się performance. Czasem proces poszukiwania takiego drzewa trwał długo, jak było w przypadku akcji zaaranżowanej na potrzeby filmu dokumentalnego Grzegorza Dubowskiego. Właśnie Alarm ekologiczny Władysława Hasiora. Wówczas, jak wspomina Urszula Dubowska, martwe drzewo przeznaczone do wycinki znaleziono na
terenie prywatnej działki w Zakopanem. Za zgodą właściciela to właśnie tam odbyła się jedna z najważniejszych odsłon alarmu ekologicznego. Co prawda dokamerowa, ale uzupełniona manifestem samego artysty. Film Dubowskiego poświęcony jest podróżom i działaniom artysty z lat 90. Kadry przedstawiające gorejące drzewo wieńczą tę opowieść, co podkreśla istotne znaczenie performansów ekologicznych w ostatniej dekadzie twórczości artysty. Na zdjęciu widzimy teraz montaż, jeden z wielu montaży, które tworzył Hasior w ramach swego notatnika fotograficznego. Montaż pochodzący z cyklu Inspiracje. W kwietniu 1997 roku Władysław Hasior wziął udział w warsztatach Kultura a Ekologia, gdzie wygłosił wykład dotyczący związków sztuki i ekologii. Mimo swego osobistego alarmu ekologicznego, twórca dystansował się do zjawisk artystycznych rodzących się pod szyldem sztuki ekologicznej, która wówczas zyskiwała na popularności. Mówił tak: jestem do nich nastawiony z cichym sceptycyzmem, ponieważ obawiam się, czy aby nie jesteśmy na modnej fali, ale być może po prostu wszyscy czujemy się jakoś winni, skoro zajęliśmy się tematem ekologicznym. Jest to pewien rodzaj interesowności, dlatego razi mnie akcyjność, hasłowość tego nurtu, nie porywa mnie ona, ale pewnie będzie on coraz bardziej się rozwijał, bo ma u podstaw poczucie winy. Tak sądzę, ponieważ uważam, że to my, ludzie, a zwłaszcza wszyscy, którzy chcą żyć w tak zwanych cywilizowanych warunkach, my wszyscy jesteśmy mordercami. Rozwój kultury, rozwój cywilizacyjny znaczy dziś więcej betonu i więcej czegoś, co nie jest powietrzem. To wypowiedź Hasiora. Ten wyrażany przez twórcę sceptycyzm tłumaczyć można zapewne dwojako. Przez lata swojej twórczości Hasior nigdy nie poddawał się modom, ideom, nowym kierunkom w sztuce, choć oczywiście wielokrotnie próbowano wpisać jego działania plastyczne w konkretne ramy estetyczne. Łącząc rozmaite tworzywa, materiały i środki ekspresji, twórca Słonecznego Rydwanu wymykał się wszelkim klasyfikacjom oraz definicjom charakterystycznym dla sztuki XX wieku. To sprawiało z kolei, że jego twórczość była zjawiskiem odosobnionym, osadzonym zawsze w przestrzeni pomiędzy. Pomiędzy rzeźbą a malarstwem, pomiędzy sztuką plastyczną a teatrem, pomiędzy ceremonią a performansem, wreszcie pomiędzy kulturą a naturą. W sztuce realizował ideę nieograniczonej ekspresji i wolności, która pobrzmiewała w jego dziełach, szczególnie tych wchodzących w relacje z przyrodą. Drugi powód owego dystansu do nurtu sztuki ekologicznej wiązał się być może z brakiem wiary w ekologiczną niewinność artysty oraz nieufność wobec wszelkich deklaracji, tym bardziej tych dotyczących powinności wobec środowiska naturalnego. Bo czy artysta przypisujący swej sztuce znaczenie proekologiczne sam za jej pośrednictwem nie przyczynia się przypadkiem do negatywnej ingerencji w środowisko, szkodliwej nadprodukcji? Ciekawie pisze o tym Zuzanna Kowalczyk w artykule Modna katastrofa. Te pytania powracają zresztą nieustannie, nawet w kontekście twórców zaangażowanych w działalność prośrodowiskową. Podsumowując, można powiedzieć, że alarm ekologiczny Władysława Hasiora to projekt doskonale przemyślany, zarówno w swych założeniach formalnych, jak i treściowych. Jest świadomą i wyraźną próbą zabrania głosu w ważnej sprawie. Próbą zapisaną, utrwaloną o treści niestety wciąż aktualnej. Projekt ten stanowi bez wątpienia sumę wcześniejszych doświadczeń artystycznych, wyrastających z pracy w środowisku naturalnym, pracy z żywiołami, których nie sposób okiełznać. Plenerowe realizacje artysty od samego początku były wyrazem poszukiwania utraconej więzi z naturą. Przypominają o tym następujące wypowiedzi artysty. Czuję, że świat fizyczny porusza się i żyje, a z tego powstają określone nastroje psychiczne. Patrząc na zjawiska przyrody mnie otaczające, nie podpatruję jej kształtów, kolorów. Podpatruję dramat istniejący w przyrodzie. To właśnie ten dramat Hasior starał się wyrażać w swojej sztuce. Bardzo dziękuję za uwagę.